Czym zajmują się europejscy komisarze, gdy państwa Unii Europejskiej pogrążają się w kryzysie energetycznym i migracyjnym, a za granicą toczy się wojna? Nie uwierzycie. Papierem toaletowym. Europejski Bank Inwestycyjny dofinansował projekt papieru toaletowego ze słomy. Fabryka znajduje się zupełnie przypadkowo w niemieckim Mannheim, więc sami widzicie, jak istotne jest wprowadzenie tego pomysłu w całej Unii Europejskiej. Wszystko w jednym słusznym celu, czyli redukcji emisji CO2. Czy wiecie, że statystyczny Europejczyk zużywa średnio 37 rolek papieru toaletowego rocznie? Potrzeba do tego 17 kg papieru. Ekolodzy w związku z tym policzyli, że to tak, jakbyśmy spuścili w toalecie 27 tysięcy drzew. Na takie marnotrawstwo Unia nie może sobie pozwolić. A może jest jakiś sposób, aby zredukować te emisje jeszcze bardziej? Interia przypomina, że starożytnym Grekom zdarzyło się używać kamieni we wspomnianym celu. To oczywiście nie był jedyny sposób, ale jakże ekologiczny. Same plusy. Zwłaszcza, że Julia Wieniawa w wywiadzie z TVN przekonywała, że kamienie mają moc energetyczną i można je wykorzystywać do filtrowania wody.